zawsze powtarzam, to jest kryminał, czyli ma trzymać w napięciu, ale jednocześnie to też jest komedia. To ja się bardzo cieszę, jak ona spełnia też to oczekiwanie dostarczenia rozrywki i sprawienia, żeby tam ten uśmiech się pojawił na twarzy. Moim gościem jest dzisiaj Alek Rogoziński, a to z okazji jego powieści Czerwono mi, 20 powieści w dorobku tego pisarza. No, ja się czuję, no właśnie, 20. Bo wiesz, chwilę temu byłeś autorem kilkunastu powieści, a teraz już można powiedzieć, że kilkudziesięciu. Jak się z tym czujesz? Wiesz co, ja nie, chciałbym zaśpiewać, jako że ta książka jest muzyczna, to znaczy dzieje się w czasie Festiwalu Opolskiego, to może ja będę ci tym razem odpowiadał tekstami piosenek. Nie liczę godzin i lat i książek przy okazji. Wiesz co, no jakoś to tak idzie, no. Ja, nudzi mi się w życiu, to piszę. No ale to nie jest tak, bo do 20 książki się chyba jakoś jednak specjalnie przygotowywałeś, szukałeś tematu do tej książki, no i znalazłeś Festiwal w Opolu. Nie przygotowywałem się w ogóle. Wiesz co, tutaj akurat jeżeli chodzi o festiwale w Opolu, to ja mam tak fantastyczną podbudowę w swoim własnym umyśle, tak to nazwijmy, że nie muszę się specjalnie przygotowywać. Ja Festiwal Opolski śledzę od wielu, wielu lat. Teraz już może trochę mniej, bo ta muzyka, która tam w tej chwili jest, to tak nie za bardzo do mnie trafia, ale te Złote Lata Opola, czyli lata 80., 90., tak naprawdę Złote Lata Opolskie, to śledzę teraz na YouTubie, bo to były 60. i 70., to mam je cały czas i w głowie, i w sercu, i to jest taki... Ta książka jest takim spełnieniem moich marzeń o tym, jakbym chciał zakręcić w polskim show biznesie, to znaczy życzę im wszystkim, żeby się pomordowali. Nie. Życzę im wszystkim, żeby się kochali, ale ponieważ oglądałem kiedyś taką bójkę Maryli Rodowicz z Urszulą Sipińską w 77 roku, to pomyślałem sobie, że od bójki do tak naprawdę czegoś groźniejszego, zwłaszcza jakby w grę wchodziły wielkie pieniądze, to wcale droga taka niedługa. No i w taki sposób powstał pomysł na Czerwono mi. Ale tak jak mówię, wszystkie te anegdoty opolskie, które tam są, wszystkie opisy Opola, cała ta atmosfera festiwalu, to wszystko myślę, że miałem w głowie. To taka książka, do której nie musiałem specjalnie robić dużego researchu. Research zrobiłem w sercu. Słowa zimne, że nie ma drogi innej, no lata. No właśnie, bo tutaj pojawiają się w tej książce poza gwiazdami twoje oczywiście ulubione piosenki, no ale powiedzmy sobie szczerze, to jest jednak kryminał. Mm-hmm. Okej, okay, komedia kryminalna, lekki kryminał, ale jednak kryminał. No, trup się tutaj, powiedzmy, ściele no prawie zdradza, gęsto, no, ale pojawiają się tutaj, jak to w dobrym kryminale, jakieś trupy, jakaś śmierć i to wszystko właśnie w otoczce tego blichtru, jaki towarzyszy temu festiwalowi. Tak, wiesz co, no to tak mi, taki był zamiar, żeby oddać atmosferę, oddać, trochę pokazać za kulis, jak to wygląda. Tam jest jedna z moich ulubionych scen i ja też jej nie ściągnąłem. To, no dobra, opowiem już wszystko jedno, to jeden dowcip spalę. Jak jeden z prowadzących w czasie próby usiłuje zamarkować
wręczanie głównej nagrody, ale ponieważ ta nagroda nie dotarła jeszcze, co na festiwalu zdarza się tak naprawdę co 5 minut, no to on wręcza komuś butelkę z Domestosem. Zrobiliśmy reklamę przy okazji, ale co tam. No i tak to wygląda czasami na festiwalu, więc te smaczki udało mi się tak troszeczkę poprzemycać, ale tak jak powiedziałeś, to przede wszystkim jest kryminał, mamy tutaj akcję kryminalną i pytanie, kto chce zabić największe gwiazdy polskiej estrady. Powiedz o tym, na ile ten obraz Opola, który tu pokazujesz, jest odzwierciedleniem twoich obserwacji, wieloletnich pewnie, jako też dziennikarza lifestyle'owego? Wiesz co, no byłoby głupio, gdyby nie odzwierciedlało, dlatego że ja faktycznie pracując najpierw przez 15 lat w radiu, a później przez kolejnych kilkanaście w prasie, no trochę tam zaobserwowałem i powiem ci, że nawet tutaj przy tej książce niespecjalnie chciało mi się zmieniać niektóre wydarzenia, niektóre rzeczy, niektóre fakty. Wszystko to, co jest między artystami. Mało tego, niektóre anegdoty, których użyłem przy pisaniu tej książki, to jest tam troszkę prawdy. I to, czego się boję trochę, chociaż nie boję się, bo wydaje mi się, że już poprzednio, w poprzednich książkach tak troszeczkę sobie podgryzałem to środowisko celebryckie i wiem, że oni zawsze, nawet jak wiedzą, że to chodzi o nich, to wolą tam poudawać, że nie, to na pewno nie moja sprawka. Ale to jest racja. To wszystko, co podglądałem sobie pracując przez wiele, wiele lat w gazetach lifestyle'owych, a wcześniej też i w radiu, to wszystko, dlatego mówię, że ja tę powieść miałem w sercu, dlatego że to wszystko wreszcie mogłem umieścić w książce i to niespecjalnie się tam certoląc i niespecjalnie zmieniając nawet bieg zdarzeń. Krok nic więcej, do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej. No dobrze, ale w tej powieści pojawiają się co prawda pod innymi nazwiskami, ale jednak gwiazdy polskiej sceny. No właśnie, na ile są to prawdziwe gwiazdy, które zmieniłeś nazwiska, a na ile są to gwiazdy jednak wymyślone? Nie, wiesz co, to u mnie jest tak, że ja nigdy nie robię postaci jeden do jednego i raczej są to postaci, które gdzieś tam powstały w mojej głowie, aczkolwiek to jest prawda, że ja je pokompilowałem sobie z różnych cech różnych artystów, a taką zrobiłem, takie to są troszeczkę dzieła dzieci Frankensteina, pozlepiane z różnych rozmaitych i cech fizycznych, i cech psychicznych, i sposobu zachowania, i sposobu mówienia o samym sobie. Tak jak mówię, postarałem się całego takiego eklektycznego bardzo towarzystwa zrobić kilka takich postaci, które będą mięsiste, które będą krwiste i które będzie chciało się, których losy będzie chciało się śledzić. No i które, że tak powiem, wiele z nich, jak nie większość, jak nie wszystkie, są tak naprawdę, mogą być tak naprawdę podejrzanymi. To jest tak, się robi kryminał, żeby wszyscy, którzy czytają do ostatniej strony, zastanawiali się, kto zamordował, a na końcu pomyśleli sobie, o kurczę, no to tak wykombinowałeś, no niech ci będzie, można było na to wpaść, ale weź tam, następnym razem się ogarnij, człowieku, no ja żeby nie, łatwiej było zgadnąć. Ja nie wpadłem. No widzisz, to plus dla mnie. Wiesz co, no te książki, ja to zawsze powtarzam, one powstają w jednym tak naprawdę celu, żeby dostarczyć dobrej rozrywki i żebyś czytając uśmiechnął się czasami się uśmiał. To akurat tutaj spotkaliśmy się w amfiteatrze, gdzie za 5 minut będzie premiera uroczysta tej książki i tutaj przyjeżdżają też moje czytelniczki i czytelnicy z innych miast i to był chyba najprzyjemniejszy SMS, jaki dostałem dzisiaj. Jadę w przedziale i znowu przez ciebie ludzie się na mnie patrzą jak na głupią, bo się chichram sama do siebie. O to też i chodzi. Tak zawsze powtarzam, to jest kryminał, czyli ma trzymać w napięciu, ale jednocześnie to też jest komedia. To ja się bardzo cieszę, jak ona spełnia też to oczekiwanie dostarczenia rozrywki i sprawienia, żeby tam ten uśmiech się pojawił na twarzy. Miłość durna, miłość zła, nie ma władzy nade mną. Włosy mnie pochwycił wiatr. No właśnie, te
20 książek temu podjąłeś decyzję, że będziesz uprawiał właśnie ten gatunek. Pytanie dlaczego? Czy nie chciałeś, nie wiem, wtedy był bardzo modny chyba kryminał skandynawski, taki pełen różnych socjologicznych odniesień, a ty wybrałeś właśnie lekki kryminał? Bo mi brakowało takiej literatury. Mi samemu. To akurat był taki troszkę mniej ciekawy fragment mojego życia, trochę bardziej smutny i szukałem, tak jak zawsze, w takich momentach odskoczni w literaturze i chciałem znaleźć coś, przy czym się dobrze bawiłem w latach 70. i 80., coś a la moja ukochana Joanna Chmielewska. I okazało się, że no, mamy Olgę Rudnicką i właściwie na tym kończy się oferta, jeżeli chodzi o kryminały z lekkim przymrużeniem oka i dystansem. No i ja należę do ludzi czynu, socjalistyczny czyn. Pomyślałem, że nie będę kwękał, że nie ma takiej literatury, tylko spróbuję. Zawsze moim marzeniem było napisanie książki. Usiadłem do biurka i napisałem Ukochanego z piekła rodem. Udało się, a książka została bardzo dobrze przyjęta. Faktycznie jest to moja pierwsza i zarazem ostatnia książka, która wylądowała na pierwszym miejscu w Empiku. Grunt to zacząć z dużego C, to później już człowiek może tylko zlatywać. Serio, już później te książki docierały do drugiego miejsca, do trzeciego, do tego pierwszego. Ja jakby się zakleło, żadna nie chce dojść. No tak czy tak, te pozycje na listach bestsellerów w ogóle nie są istotne tak do końca. Ważne jest to, żeby byli czytelnicy, żebym dostawał sygnały, że się dobrze bawi. Ten odzew, prawda? Tak, oczywiście, to jest najważniejsze. A cała reszta to tym mi tak i tak rządzą jakieś algorytmy, których ja nigdy w życiu nie potrafię rozgryźć. No tak czy tak, podjąłem tę decyzję, nie żałuję jej i mam taką nadzieję, że dzięki mnie, że dołożyłem taką małą cegiełkę do tego, że teraz każde wydawnictwo chce wydawać komedie kryminalne i bardzo się cieszę, że ten gatunek przeżył swój renesans, przeżywa ciągle swój renesans popularności. Dzięki nadal Oldze Rudnickiej, która jest królową tego gatunku u nas w kraju, dzięki Jackowi Galińskiemu, dzięki wielu, wielu innym, już nawet pisarzy, którzy do tej pory nie pisali komedii kryminalnych, takich jak na przykład Kasia Berenika Miszczuk, też je wzięli za pisanie komedii. Aneta Jadowska, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Były to łzy wielkie, trudne, chorobowe, z nieskromnymi kobietami, sznice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwą jednak był. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ci ustawy taki trud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stoi się z samego nutu. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ci ustawy taki trud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stoi się z samego nutu. To jest kolejna książka z Różą Król. Mm-hmm. Co prawda nie jest to postać pierwszoplanowa w tej książce. Pierwszoplanowe są gwiazdy i to one tak naprawdę ciągną intrygę. No ale jednak nie mogę sobie tej Róży odżałować. No bo to jest 20 książka. Wiesz, ona jest taką upiorną postacią, która czasami nie jest w ogóle planowana. Tak jak na przykład w Miłości nic nie wybaczy, czy w Babce z zakalcem, gdzie do połowy książki udaje mi się cholerka dociągnąć bez niej, a później wiesz, ona przychodzi we śnie. Albo na przykład ja piszę, ona gdzieś tam mnie puka w ramię i mówi: hej, hello, nie zapomniałeś o mnie? A ponieważ to jest 20 książka, ona faktycznie występuje w kilku, o ile już nie, 10. Tak naliczyliśmy ostatnio, że to jest chyba 10. Jak się przygotowywaliśmy do pisania scenariusza do miniserialu o Róży Król i liczyliśmy, ile to by odcinków wyszło, to wyszło nam, że już 10 książkach się pojawiła, więc naprawdę ona by mnie zabiła, jakby nie była w jubileuszowej 20 książce. Wspomniałeś o miniserialu, to rozwiń tę myśl. Nie, na razie się przygotowujemy. Na razie spotkałem się z panem reżyserem, to znaczy on się ze mną spotkał. Pan reżyser przeczytał wszystkie moje książki. Ma pomysł na to, jak je przenieść na ekran. Ja mu tylko naprawdę życzę dużo szczęścia. Trzymam kciuki i się nie wtrącam, bo najgorsze, co może zrobić autor, to wtrącać się od razu na dzień dobry w produkcję swojej własnej książki. To od razu wszystkich dookoła zniechęca. Dobrze, teraz powiedz jeszcze, zdradź nam, jakie są twoje ulubione przeboje i może gwiazdy z tych lat 90. właśnie, o których wspominałeś, gwiazdy Opola. Wiesz co, to nie tylko z 90., bo ja tak bym nie umiał w ogóle powiedzieć ci, że lata 90. to to, lata 80. to to. A jak wiele z nich nagrywa od lat 60. do tak, wiem. Wiesz co, ja kocham te stare Opola. Ostatnio oglądałem ich no, sporo, bo na YouTubie na szczęście pojawiły się te wszystkie Opola z lat 60. i 70. Powiem ci, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo to było dla mnie odkrycie, bo to, że Krystyna Prońko śpiewała cudowne piosenki zawsze w Opolu, to, że Maryla Rodowicz zawsze była królową tego Opola, to, że
Gdzieś tam w szalonych latach 80. do Maryli dołączyła też Beata i teraz tak walczą o to, która rządzi Opolem. A to wszystko wiedziałem, ale poodkrywałem bardzo dużo takich rzeczy, których nigdy nie oglądałem. I na przykład z lat 70. okazało się, że moje absolutnie ukochane piosenki śpiewała w Opolu Urszula Sipińska. A pani Urszuli jako wokalistce troszkę zapomnieliśmy, bo ona w połowie lat 80. powiedziała adios estradzie i wydawało się, że nie wytrzyma. Wytrzymała, do dzisiaj nie pojawia się, nie koncertuje, nie nagrywa. A w latach 70. naprawdę miała cudowne utwory. A Nim zakwitnie tysiąc róż, to jest chyba jedna z moich ulubionych piosenek. Jest jeszcze, zapomniałam, są jej utwory z Piotrem Figlem. Naprawdę fantastyczny kawał historii polskiej sceny. Odkryłem też Kalinę Jędrusik, to w latach 60. Ona naprawdę cudownie śpiewała w tamtych latach. No, tak jak mówię, zachęcam wszystkich, żeby sobie odtworzyli Opole, wpisali magiczne hasło Opole na YouTubie, odsłuchali i znaleźli swoje własne fascynacje muzyczne. Każdy tam znajdzie coś dla siebie. Zostaje w tym.